Raczej nie, bardziej się zmienia, jakby optyka się zmienia. Nie chodzi o fizyczność, no bo gdybym chciał pójść na biegun, to bym się starał przygotować, być może bym znowu poszedł. Tylko pytanie po co? I tak z wiekiem, widzicie, się zmienia nawet optyka. Po prostu sam mówię, no podobno jest tak, że nie wiem, po 40 czy 50 człowiek zaczyna szukać Boga, gdzieś przeczytałem coś takiego. Ale nie wiem, tak do końca nie wierzę jakby w te zależności. Znaczy myślę, że można mieć młody umysł, będąc 80-latkiem i można mieć stary umysł, będąc 20-latkiem. Więc jakby to jest bardziej umysł jakby nie ma wieku do końca, tak? To może słuchać ciała oczywiście i sobie mówić, a teraz mam już tam 50 lat, już mogę to, teraz mam 60, to mogę to, a teraz mam 70, ale to nie znaczy oczywiście, że mamy jakby udawać 20 lat, ale wydaje mi się, że bardzo ważny jest umysł, jakby nie powinien się do końca słuchać ciała, tak? A jeśli chodzi o jakby poznawanie, to ta podróż ciała jest jednym z wariantów, no bo być może by poznać coś, chciałem poznać na biegu, wcale nie trzeba tam iść, by na to w inny sposób. Ale nie należy się do końca, jakby, tak myślę jednak, kierować ciałem, a ciało warto utrzymywać generalnie w takiej dobrej formie, no bo ono jednak jakoś tam nam pozwala, tak, bardziej jakby aktywnie działać w tym świecie.